Dzień dobry, moi drodzy widzowie. Bardzo miło mi was gościć w tym swoim zakątku internetu. Cieszę się, że mnie odwiedzacie. A co ja dzisiaj dla was przygotowałem? Mam dla was temat, który co prawda przebojem na salony rozwojowe jeszcze nie wszedł, natomiast mówi się o nim coraz częściej i coraz głośniej. A jest to temat rezyliencji. I od razu chcę was uprzedzić, że większość tego, co dzisiaj usłyszycie, to są moje przemyślenia i moje doświadczenia związane z tym zagadnieniem. A tylko w mniejszym stopniu będę opierał się na takim oficjalnym stanowisku dotyczącym tego pojęcia. I to nie dlatego, żebym uważał siebie za kogoś wyjątkowo doświadczonego czy za jakiegoś mądrale. Nie, nie, nie. Wręcz przeciwnie. Myślę o sobie cały czas jako o uczniu. Wiele pracy jeszcze przede mną, wiele doświadczeń, wiele nauki. Natomiast nie wszystko, co znalazłem w źródłach oficjalnych, czy to w książkach, czy na wykładach, nie wszystko to sprawdzało się w praktyce na mojej drodze życiowej. I to dotyczy nie tylko rezyliencji, ale wielu innych tematów również. I to wykształciło we mnie taką postawę większego zaufania do swoich własnych możliwości poznawczych. Zarówno do mojego umysłu racjonalnego, jak i do intuicji. I też gorąco polecam wam właśnie takie podejście. A po drugie, chciałbym was bardzo serdecznie zachęcić do samodzielnego myślenia. I w tej sytuacji uważam, że o wiele bardziej wartościowe okażą się moje właśnie przemyślenia, niż to, gdybym temat przedstawił wam na podstawie materiałów źródłowych. Bo do tamtej wiedzy możecie sami dotrzeć. Możecie kupić książkę na temat rezyliencji, możecie włączyć filmy na innych kanałach, które omawiają ten temat. I do tej wiedzy dotrzecie. Zresztą gorąco was do tego zachęcam. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem rezyliencji, to sięgajcie jak najbardziej po te inne źródła. Z każdego wyciągajcie po troszeczku. Trochę ode mnie, trochę z książki, trochę z innego wykładu. Zlepcie to wszystko w jedną całość, taką, która będzie odpowiadała idealnie waszym zapotrzebowaniom i waszym możliwościom. Bo nie ma chyba nic gorszego dla rozwoju niż takie ślepe podążanie za jakimiś doktrynami. Jeżeli ktoś założy klapki i będzie ślepo wierzył w to, co usłyszał od jednego człowieka, no to będzie się stawał kopią jego. Ten człowiek da mu matrycę, a on będzie stawał się taki jak ten, który mu tę wiedzę przekazał. A to nie o to chodzi w tym rozwoju. Chodzi o to, żeby odkryć samego siebie. Dlatego właśnie uważam, że o wiele bardziej wartościowe będzie to, co ja przemyślałem i co wam zaprezentuję. Sam nie uważam się za jakiś autorytet, a nawet gdyby ktoś z was uznał, obdarzył mnie takim zaufaniem i uznał, że jestem autorytetem w jakiejś dziedzinie, to tym bardziej kwestionujcie to, co do was mówię. Podważajcie to, co wam przekazuję. Weryfikujcie to z innymi źródłami. Bo tylko tędy jest droga do rozwoju. Nie czekajcie na gotowce. Słuchajcie oczywiście różnych źródeł, natomiast wyciągajcie wnioski i dopasowujcie to do siebie. No to chyba wystarczy tego przydługiego wstępu. Możemy przejść do tematu głównego. Czym jest ta rezyliencja? To jest taka swoista odporność psychiczna. To jest umiejętność stawiania czoła wyzwaniom, jakie serwuje nam życie. To jest taka zdolność do pokonywania przeszkód, które przed nami się pojawiają. I to jest takie właśnie oficjalne stanowisko. Stanowisko, z którym większość osób się chyba zgadza. Zresztą ja też się z nim zgadzam. Moim zdaniem tak, właśnie na tym polega rezyliencja. Natomiast, żeby pokazać wam, w którym punkcie moja opinia odbiega nieco od tego stanowiska oficjalnego, to muszę posłużyć się jeszcze takim krótkim wprowadzeniem. Wprowadzeniem, które będzie polegało na przypomnieniu, jak człowiek reaguje na sytuacje trudne, które wywołują u niego stres. No i pierwsza reakcja to jest oczywiście takie bezpośrednie stawienie czoła temu wyzwaniu, tej trudnej sytuacji. Chęć pokonania, przezwyciężenia jej. Czyli potocznie nazywana jest to reakcja walcz. Na drugim biegunie mamy chęć uniknięcia tej trudnej sytuacji, za wszelką cenę ominięcie jej, czyli to jest ta potoczna reakcja uciekaj. Walcz, uciekaj. To jest chyba jasne, chyba wszyscy to
o tym wiemy i to było tylko gwoli przypomnienia. Jest jeszcze jeden sposób reagowania. Bierność. Niewiele się o nim mówi, bo i nie jest on najlepszy ze wszystkich, a wręcz należy przyjąć założenie, że w większości sytuacji bierność jest najgorszą reakcją. Poza nielicznymi wyjątkami, do których jeszcze nawiążę później. Natomiast rzeczywiście bierność nie jest zasobna, zazwyczaj. Podam wam przykład, jak to wygląda na przykładowej, hipotetycznej sytuacji. Jeżeli jesteście w płonącym domu, to co możecie zrobić? Możecie spróbować uciec stamtąd. Jeżeli zareagujecie odpowiednio szybko i wybierzecie prawidłową drogę, to jest ogromna szansa na to, że wyjdziecie z tego bez szwanku. I tutaj mamy reakcję ucieczki. Możecie spróbować gasić ten pożar. Wtedy szanse rozkładają się różnie, w zależności od tego, jak ten pożar jest zaawansowany. Ale podjęliście działanie i może udać wam się ugasić pożar i uratować majątek i dodatkowo własne życie, a może nie. Szanse tam są, no, nie wiem, czy pół na pół, różnie to może się rozkładać. Natomiast działanie zostało podjęte i w jednej, i w drugiej sytuacji. Ale jeżeli działania nie podejmiecie, jeżeli przyjmiecie postawę bierną, to najprawdopodobniej żywi stamtąd nie wyjdziecie. Spłonie i dom, i wasz cały dobytek, a wy razem z nim. Dlatego przyjmijcie, że w większości sytuacji bierność nie jest odpowiednią reakcją. I tutaj właśnie mogę przejść do tego, czym moja opinia różni się od tego stanowiska powszechnie przyjętego. Bo zazwyczaj, dosyć często, może nie zazwyczaj, za właściwą reakcję zwykło się przyjmować to bezpośrednie stawianie czoła wyzwaniu, tej trudnej sytuacji, chęć pokonania go. Natomiast ja uważam, że nasza reakcja powinna być dostosowana zarówno do sytuacji, która nas spotkała, jak i do celów, które mamy wcześniej wyznaczone. Najlepiej będzie, jeżeli pokażę wam to również na przykładzie. Jeżeli idę ulicą i zaczepia mnie podpity człowiek, który tak na dobrą sprawę nie wie, co się wokół niego dzieje, sam nie wie, co robi, na następny dzień w ogóle nie będzie pamiętał, co on robił i zaczepia mnie słownie, rzuca jakieś obelgi pod moim adresem, to dla mnie najlepszym rozwiązaniem będzie, no nazwijmy tę reakcję ucieczką. Ja sobie pójdę dalej, nie będę w ogóle na niego reagował. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie nie stanowi żadnej ujmy na honorze zlekceważenie takich obelg, zwłaszcza od człowieka, który nie ma pojęcia, co się wokół niego dzieje. A gdybym zareagował, czy słownie, czy fizycznie na te obelgi, no to albo bym sobie podniósł poziom adrenaliny, mógłbym się zdenerwować zupełnie niepotrzebnie, a gdybym jeszcze dodatkowo zareagował fizycznie, to wiem, że mógłbym mu zrobić krzywdę, bo przez wiele lat byłem uczony do wykorzystania własnego ciała zarówno do obrony, jak i do ataku. A to mi nie jest do niczego potrzebne. To nie jest adekwatna reakcja w danej sytuacji. To nie służy realizacji moich celów. Ale zmieńmy sytuację. Gdybym na tej samej ulicy szedł z kobietą, zaczepiłoby nas dwóch podpitych bądź nie agresywnych ludzi, zaczęliby szarpać moją kobietę, nie wiem, zażądaliby od nas pieniędzy, kosztowności, to wtedy najprawdopodobniej złamałbym im ręce, nogi i dopiero poszedł dalej. Dlaczego? Dlatego, że ta sytuacja stanowiła bezpośrednie zagrożenie dla mojego życia, mojego zdrowia, bądź życia i zdrowia kogoś, na kim mi zależy. I w tej sytuacji agresja, czy taka bezpośrednia konfrontacja, byłaby bardziej zasobną reakcją, moją reakcją na tę sytuację. Ale weźmy jeszcze trzecią sytuację. Gdybym znalazł się w miejscu, gdzie dwóch mężczyzn podpitych, agresywnych, starło się ze sobą, krzyczą na siebie, obrażają się, doszło tam do rękoczynów, ale oni działają tylko na siebie, to ja bym najprawdopodobniej stał w miejscu i nie zareagowałbym w ogóle, bo nie mam żadnego interesu w tym, żeby rozdzielać dwóch podchmielonych osobników.
To nie służy żadnemu mojemu celowi. I tutaj widzicie właśnie, to są trzy takie przykłady różnych reakcji na zbliżone sytuacje. Także ja jestem zdania, że nasza reakcja powinna być dostosowana do zarówno zagrożenia, do sytuacji, która nam się przytrafia, jak i do celów, które mamy wyznaczone w naszym życiu. No dobrze, jeżeli znacie już moje stanowisko dotyczące reakcji, prawidłowych reakcji i dotyczące definicji rezyliencji, to możemy przejść do tego, skąd ona się bierze, gdzie ona ma swoje źródła, ta nasza odporność psychiczna. Częściowo to ona pochodzi z naszych genów, czyli jeżeli nasi rodzice, dziadkowie bądź przodkowie z jeszcze wcześniejszych pokoleń potrafili sobie doskonale radzić w trudnych sytuacjach, zawsze reagowali adekwatnie na zagrożenia, to to było zapisane w ich genach i częściowo trafiło do naszych genów, do naszego DNA. Zgodnie z obecną wiedzą, ze stanem wiedzy, jaki jest powszechnie dostępny, na geny nasze w domowych warunkach wpływu nie mamy. Dlatego ja nie za bardzo lubię się zajmować genetyką. Zresztą determinizm genetyczny już został obalony i to w zasadzie pozwala mi na skupienie się na czymś, na co mam wpływ, a co z kolei ma bezpośredni wpływ na budowanie mojej odporności psychicznej. Czyli dobrze, jak zatem zadbać o tę naszą odporność? Jak wzmocnić tę swoistą psychiczną tarczę przeciwko tym trudnym sytuacjom życiowym? No możemy zadbać o kilka obszarów życiowych, takiego rozwoju. Generalnie chodzi o taki rozwój globalny, holistyczny i świadomy, z naciskiem na słowo świadomy. A jakie to są obszary? No nie byłbym sobą, gdybym na samym początku, w pierwszym punkcie, nie wspomniał o poczuciu własnej wartości. Człowiek, który zbudował poczucie własnej wartości na solidnych fundamentach, o wiele bardziej adekwatnie reaguje na trudne sytuacje życiowe. Bo czym jest ta nasza samoocena? To jest połączenie, taka wypadkowa, szacunku do samego siebie i skuteczności. Jeżeli mam głęboki szacunek do siebie, oparty na własnych doświadczeniach, na dokonywanych wyborach, a dodatkowo jestem skuteczny w działaniu, to większość w zasadzie sytuacji trudnych, życiowych, te, które mnie stresowały, będę mógł pokonywać niejako z biegu. Możemy rozpatrzyć udział poczucia własnej wartości w budowaniu naszej odporności psychicznej przez pryzmat kilku filarów, które składają się na naszą samoocenę. Weźmy na przykład odpowiedzialność. Człowiek bardziej odpowiedzialny, który pełną odpowiedzialność za swoje stany emocjonalne bierze na samego siebie, będzie mógł o wiele łatwiej zmniejszyć poziom stresu, poziom lęku, obawy w sytuacji zagrożenia i ten strach nie będzie już działał paraliżująco. Nie będzie go skłaniał czy to do ucieczki, czy do nieadekwatnych zachowań agresywnych, tylko będzie go działał na niego mobilizująco. On racjonalnie wtedy się zastanowi, co jest dla niego najlepsze. Weźmy dwa inne filary poczucia własnej wartości, czyli samoświadomość i akceptację samego siebie. Będąc człowiekiem samoświadomym, znam dokładnie reakcje emocjonalne swojego organizmu. Znam również reakcje fizyczne. Wiem, jak reaguje moje ciało w sytuacji zagrożenia. I dodatkowo, jeżeli w pełni zaakceptuję to, że właśnie w ten sposób reaguję i zaakceptuję siebie bezwarunkowo, jest mi o wiele łatwiej stawiać właśnie czoła tym zagrożeniom, bo podejmuję działania, które są odpowiednie w danym momencie. No oczywiście nie bez kozery będzie tutaj przypomnienie asertywności. Ucząc się zachowań asertywnych, tak na dobrą sprawę, no, to jest bezpośrednie ma przełożenie na reakcję naszego organizmu i naszej psychiki na trudne sytuacje życiowe. Bo wielokrotnie wam już podkreślałem to, że asertywność nie oznacza agresji ani uległości. Asertywność to jest spokój, a ten spokój pozwoli nam właśnie reagować adekwatnie do zagrożenia.
będąc człowiekiem asertywnym, będę w odpowiedni sposób bronił wartości, którymi kieruję się w życiu. Także tak jak widzicie, no, bardzo ważną rolę odgrywa wysoka, zdrowa i stabilna samoocena w budowaniu naszej odporności psychicznej. Ale możemy też zadbać o jeszcze inne płaszczyzny, o inne obszary. Możemy zbudować na przykład pewność siebie. I to pewność siebie opartą zarówno na takich czynnikach zewnętrznych, jak i wypływającą bezpośrednio z naszych przekonań, ze sposobu myślenia. Czyli możemy zadbać o prawidłową postawę, możemy nauczyć się kontaktu wzrokowego, emisji głosu, możemy zadbać o własne zdrowie, to również jest element pewności siebie. Ale możemy też zacząć ukierunkować nasze myślenie na siebie jako człowieka wartościowego. Kolejnym obszarem, o który możemy zadbać, to jest umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami. Jeżeli poznamy schemat tego, jak sami tworzymy emocje we własnym ciele, nauczymy się odpowiednio reagować i kontrolować ten cały proces poprzez oddech, ruch i tak dalej. Mówiłem o tym w filmie o schemacie emocji. No to w sytuacji zagrożenia każdą emocję będziemy mogli zmniejszyć bądź zwiększyć. Możemy ją kontrolować dowolnie poprzez właśnie użycie tego schematu. Żeby skutecznie kontrolować emocje, to oczywiście możemy zadbać o nasze przekonania, o te najbardziej fundamentalne, o te bazowe, o te takie, które są na samym dole tej hierarchii. Te, z których wyrastają później kolejne. Jeżeli będę myślał o sobie jako o człowieku, jako o nieudaczniku, o kimś, kto nie zasługuje na sukces, na szczęście. Jeżeli świat będę postrzegał jako jedno wielkie zagrożenie, ludzi innych jako kogoś, kto chce mnie wykorzystać, no to jakie będę wtedy tworzył emocje w sobie? No jak myślicie? No jakiegoś zwątpienia, apatii, przygnębienia, pewnie i depresji z czasem. A jakie wtedy podejmę działania? Na pewno nie będą one odpowiednie do danej sytuacji. A czasami będzie to wręcz brak działania, brak aktywności. A jak Wam mówiłem, w większości przypadków brak aktywności to jest najgorsza reakcja. Natomiast jeżeli zmienię te przekonania, te bazowe, te fundamentalne, jeżeli zacznę myśleć o sobie jako o kimś naprawdę wartościowym, kimś, kto zasługuje na szczęście, kto rzeczywiście może osiągnąć sukces w życiu, jeżeli świat nie będę postrzegał jako zagrożenie, tylko jako możliwości, jeżeli w innych ludziach będę dostrzegał przyjaźń, chęć niesienia mi pomocy, to jakie wtedy będę reakcje emocjonalne w sobie wytwarzał? No jakiś entuzjazm, ciekawość życia. A co, jakie działania będą z tego wypływały? No oczywiście adekwatne do danej sytuacji. Jeżeli pojawi się jakieś wyzwanie, trudna sytuacja, to będę ją chciał pokonać. Ale jeżeli nie będzie ona, taka reakcja nie będzie adekwatna, nie będzie sprzyjała celom, to ja sobie pójdę inną drogą. Także tak, o przekonania rzeczywiście warto zadbać. To jest duży temat i o tym jeszcze będę mówił. Na pewno poświęcę mu cały oddzielny film, a może i nawet więcej niż jeden film. Co jeszcze? Kolejnym bardzo ważnym obszarem, o który możemy zadbać, to jest poszerzanie tej przysłowiowej swojej strefy komfortu. Dlaczego to jest takie istotne? Bo to po części przygotowuje nas właśnie na trudne sytuacje życiowe. Jeżeli sami stawiamy się świadomie, podkreślam to bardzo wyraźnie, świadomie stawiamy się w trudnych życiowych sytuacjach, to możemy kontrolować poziom emocji, jaka towarzyszy temu stresowi, tej sytuacji, w której się stawiamy. Co prawda, no ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie da się przygotować w 100% na każdą trudną niespodziankę życiową. Natomiast poziom pewności siebie wynikający z tego, że daliśmy radę sobie w sytuacjach trudnych, które były dla nas trudne, ale które kontrolowaliśmy, ten poziom pewności zwiększa, umacnia tę tarczę przeciwko właśnie trudnym wyzwaniom. Także tak, to są rzeczywiście taki holistyczny, świadomy rozwój. To
Dzięki temu możemy naszą odporność psychiczną zwiększać. Przejdźmy zatem do podsumowania. Należy Wam się jakieś słowo końcowe. Rezyliencja, czyli ta nasza odporność psychiczna, moim zdaniem w dużej mierze jest umiejętnością. Sami mamy na nią wpływ. Nie zrobi tego nikt za nas. Ktoś z zewnątrz może nam tylko pokazać narzędzia. Natomiast cała praca jest do wykonania samodzielnie. Czy da się przygotować na wszystkie trudne sytuacje? Nie. Zapomnijcie o tym, że wszystko jesteście w stanie przewidzieć i na wszystko jesteście w stanie się przygotować. Nie ma takiej możliwości. Natomiast dbając o taki holistyczny, całościowy, mądry, świadomy rozwój, budujecie właśnie tę tarczę z tych drobnych elementów. Ten taki mentalny puklerz, tę psychologiczną tarczę ochronną przeciwko czasami bardzo niełatwym sytuacjom życiowym. To tyle chciałem Wam powiedzieć na temat rezyliencji. I tak jak Wam mówiłem na początku, nie wierzcie dosłownie we wszystko, co Wam powiedziałem. Jeżeli coś Wam się spodobało, bierzcie to do siebie, ale weryfikujcie z innymi źródłami. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym. Cześć.